Mojernik. Mojernik. Ćmielina wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne. Dąb przypłukowy. Występuje naturalnie w całej Europie. To gatunek długowieczny, żyje ponad 1000 lat! Chryzantema. Rodzaj bylin lub półkrzewów, należący do rodziny ostrowatych. Liczy około 50 gatunków, występujący w stanie dzikim, głównie w Chinach, Japonii, Korei i Mongolii. Nać marchwi, zebrana w naszym ogródku, ma więcej witamin niż korzeń marchewki. Pokrzywa jest chwastem o wielu właściwościach zdrowotnych. Miskant, po angielsku silver grass, to roślina, którą można spotkać w ogrodzie. Trochę przypomina słomę. Hortensja, po angielsku hydrangea, należy do najpopularniejszych roślin ogrodowych od stuleci. Na pierwszej stronie mamy opis śliwki. Opis śliwki zwyczajny. Owoc śliwki zwyczajny ma kolor granatowy, a miąższ ma kolor żółto-pomarańczowy. Samo drzewo ma kolor brązowy i jak dorośnie, to może być duże. Opis magnolii. Magnolia to drzewo, które ma kwiaty i jak te kwiaty zakwitną, to te bardzo ładnie pachną. Hortensja. Rodzaj niewysokich krzewów z rodziny hortensjowatych. Żywotnik tuja. Tuja L. Klon. Drzewo średniej wielkości. Drzewo liściaste. Mają głęboko powycinane koronkowe liście oraz wspaniałe barwy. Mięta. Roślina o silnym, charakterystycznym zapachu. Używana jako zioła. Lawenda. Jest rośliną ciepłolubną. Ma niezwykły zapach i piękne fioletowe drobne kwiatki. Koniec!